Tak. Poszedł samotny człowiek. Ja zawsze porozmawiam ze bezdomnymi. Dlaczego? Trzeba porozmawiać. Bo wiesz, Jezusek bezdomny położył się i leży laleczka, i do niego przykleił się piesek i śpi, proszę państwa. I śpi piesek. I ten Zaleski się dziwi, że piesek do Jezuska. Ja mówię, wiesz co, Zaleski, ty nie prześladuj tego Jezuska, nie prześladuj tego Jezuska. On raz gdzieś tam jakąś babę widział moherową. Mówi, jaka chytra, że bezdomna i jaka chytra. Gdzieś tam coś do zdjęcia pozowała. No bezczelny dziad, bezczelny. A co miała nie pozować? A co kto jej czego zabroni? No, że bezdomna i że chytra, bo do zdjęcia, wiesz? No to więc Jezusek malutki leży sobie, leży, proszę państwa, i piesek. No teraz jest ciepło. Dla moherowych jest to skandal, bo choinka to musi być śnieg i minus 15, co najmniej, co najmniej. A tu ma być plus 17. Piec moherowy, system kaplowy. Nie ma świadków Jehowy. To właśnie, że byli świadkowie Jehowy, głosili tutaj, w tych piecach moherowych, ale już nie głoszą, bo świadków Jehowy tu w ogóle nie ma. Świadkowie Jehowy są w Anglo, Ameryce, Białystok. I tam jest jako ta przyszła arka Noego ku przeżyciu sprawiedliwych, żeby sprawiedliwi przeżyli. A tu smród, mówią, pokazują na mapie. Największy smród, kolor czerwony, polski, Czad, Czad, rakotwórcze, gazy różne, proszę państwa. Niedługo ludzie poumierają na raka. Ile to ludzi ma poumierać na raka? System moherowy, piec kaplowy, Warszawa, nie ma świadków Jehowy.